Cześć, a dzisiaj seria w końcu: znaki ostrzegawcze. I bardzo jest mi miło, ponieważ teraz, kiedy nagrywam, bardzo serdecznie witam moich 200 subskrybentów. Może już do tej pory jeszcze ktoś przybył, więc witam serdecznie i zapraszam do słuchania. A dzisiaj: trzy podstawowe błędy z początku znajomości, relacji. I teraz odwołam się do e, miłość kryminalnie, jak tam już wypunktowałam w tamtych odcinkach, że nie słuchamy tego, co facet do nas mówi, tylko patrzymy na czyny. Czyli nie zakochujemy się w słowach, tylko patrzymy na czyny. Facet wiedzą, co mają ci powiedzieć, aby ci się przypodobać, abyś zaczęła się zachować tak, jak on tego chce. Taki facet zazwyczaj będzie mówił, zamiast coś robił. A teraz trzy rzeczy, jakie powinnaś ignorować, gdy je słyszysz na początku znajomości z facetem. Pierwsza bzdura. Facet mówi, czego szuka: jakiej kobiety albo jakiego związku. Oczywiście, jeżeli mówi, Hmm, no, y, nie wiem, nie jestem jeszcze pewien, nie wiem, czy chce być w związku. Y, to akurat to jest prawda. To znaczy, że y, nie jest gotowy i lepiej go posłuchać, bo jeżeli się nie posłuchasz tego, co on powiedział, że nie wie, czy chce być w związku, nie wie, czego szuka w życiu, to jeżeli się go uczepisz na siłę, na tak zwany związek, to to będzie związek jednostronny. Ty będziesz myśleć, że jesteś z nim w związku. I będziesz też tak się zachowywała, a on będzie dalej myśleć, że ty wiesz, że on nie jest z tobą w związku, bo on ci to powiedział, że on nie chce. Mimo, że sypiacie razem, bo przecież tobie się wydaje, że jesteście w związku. A kiedy odejdzie bez słowa, albo powie ci, że spotkał super dziewczynę i z nią się teraz zwiąże, albo że znalazł właśnie jakąś kobietę na związek, i to nie będziesz ty, to będzie ryk i płacz i zgrzytanie zębów. Więc w takim wypadku, kiedy facet ci mówi, że nie wie czego chce, nie jest gotowy na związek, czy coś w tym stylu, to wtedy go akurat posłuchaj. Ale tu jest ta pułapka, kiedy nowo poznany facet mówi, że chce poważnego stałego związku, chce relacji. Ale czy on tego chce ogólnie w życiu, czy tego chce konkretnie od ciebie? To są dwie różne sprawy. Żadne słowa tego nie pokażą, nie potwierdzą, jedynie konkretne działanie z jego strony. Bardzo łatwo dziewczynie wpaść w taką. Ude związku, zwłaszcza jeżeli tego związku bardzo chce. Wtedy takie słowa będą budować wyobrażenie dziewczyny o tej relacji, a to jest szczególnie niebezpieczne, jeżeli ten facet powie ci o stałym związku, o tym, że tego szuka, zanim ty to zrobisz. Zwłaszcza jeżeli ty marzysz o stałym związku, Wtedy wydaje ci się, że ten człowiek wręcz jest twoją bratnią duszą, że czyta ci w myślach i że na pewno macie wiele wspólnego. Więc stworzysz sama sobie też takie pozytywne założenie o tym człowieku, kompletnie go nie znając, ani jego zachowania, bazując tylko na tym, co ci powiedział. Kiedy ten facet dalej opowiada o idealnym związku czy swojej wymarzonej partnerce? Wyobrażamy też sobie wtedy, że ten facet w takiej relacji będzie równie wspaniały jak to jego wyobrażenia o związku i o tej partnerce. Gdyż wyobrażamy sobie, że te wszystkie pozytywne cechy, wyobrażenia, jakie ta osoba nam opowiedziała o relacji, jaką chce zbudować, myślimy automatycznie, że ta osoba takie same pozytywne cechy wniesie do relacji i że tak samo dużo będzie miała do zaoferowania nam. Uważamy, że to, czego ta osoba chce do, od relacji, to tak samo dużo jest w stanie nam ofiarować. I tu jest ta pułapka. Zaczyna, zaczynasz sobie wyobrażać, że jesteś tą odpowiednią osobą, która spełnia te kryteria do cudownego związku, o jakich mówił ten facet, i chcesz się w nie wpasować. O, i taki przykład. Yy, facet jest religijny i chodzi co niedzielę do kościoła. A ty nie jesteś zagorzałą katoliczką do kościoła, to tylko na święta i generalnie masz bardzo feministyczne poglądy. Ale on wydaje ci się tak cudowny i on chciałby mieć taką partnerkę, z którą chodzi razem do kościoła co niedzielę. A ty już zaczynasz się przymierzać do tego, żeby z nim pójść do tego kościoła. Pomimo, że do tej pory miałaś inne poglądy i wcale cię tam nie ciągnęło ale już patrząc na ten idealny związek, który ci się buduje w głowie z tym facetem, już naginasz jakieś tam swoje poglądy, które miałaś załóżmy przez całe życie do tej pory, dopóki nie poznałaś tego faceta i już zamierzasz z nim zaraz lecieć e, do tego kościółka e, co niedzielę. Czyli już w jakiś sposób przekraczasz te swoje granice, gdzie jeszcze jest początek dopiero znajomości, a ty już sobie wyobrażasz, jak sobie razem idziecie do tego kościółka na początku znajomości. Kolejna pułapka. Zaczynasz sobie wyobrażać, że dany facet opowiedział ci o wymarzonej partnerce, wymarzonym związku, ponieważ ciebie miał na myśli. Dlatego z tobą podzielił się tymi poglądami. Nic bardziej mylnego. Ten facet mówił to od tak, jako ogólny przykład, nieskierowany do ciebie, albo co gorsza, powiedział to specjalnie, ponieważ uważał, że tego właśnie możesz oczekiwać, i powiedział to, abyś go postrzegała jako przykładnego faceta. To, że ktoś chce stałego związku, wcale nie znaczy, że sam ma taką zdolność bycia w stałym związku. Jego zachowanie wcale nie musi być takie, jakiego ty oczekujesz od swojego partnera. Za to on, pomimo tego, że skacze na przykład yy, na boki, to od ciebie może wymagać stałej relacji. Ale przez to, że ten facet opisał związek i relację, jaka jest dla ciebie wymarzona, to się nakręcasz i wyobrażasz sobie już was jako idealny związek i zaczynasz wchodzić w tą rolę partnerki dla tego faceta tylko przez to, co ci nagadał. Ludzie wciskają innym kit. No i taka jest prawda. Druga bzdura. Jeżeli słyszysz od nowego faceta: Jakiekolwiek snucie wspólnych planów na przyszłość. Bo facet, znów, jak w pierwszym przypadku, mówi ci o tym umyślnie, aby to manipulować. Są oczywiście osoby, które są szczere w tym, co planują, ale jeżeli jest to jako zobowiązanie, jako czyn, który wykonają, a nie rozmarzanie się i paplanie, co ślina na język przyniesie o wspólnych planach, Zwłaszcza na początku, kiedy się kompletnie nie znacie. Gdzie Wy to razem nie pojedziecie, yy. czego nie pozwiedzacie razem? Może najlepiej to dookoła świata razem pojedziecie na wycieczkę, albo jakieś inne rzeczy, które będziecie yy. <grym> razem robić. Chciałam powiedzieć, że przepłyniecie jeszcze tam, nie wiem, yy. Atlantyk. Więc takie wszystkie różne dziwne rzeczy, które razem w przyszłości będziecie. Robić. Takie głupiutkie snucie planów na przyszłość nie jest żadnym zobowiązaniem ze strony tego faceta, tylko takie czcze gadanie. Facet, który chcecie wykorzystać, jest bardzo dobry w mydleniu ci oczu, takimi bzdurami o wspólnej przyszłości. W pierwszym odcinku Miłość Kryminalnie, dziewczyny tam dawały takim facetom temu jednemu facetowi, ale ogólnie takim facetom manipulującym yy, dawały kasę, a potem on znikał po prostu. Więc możecie sobie przesłuchać ten odcinek, jeżeli ktoś nie słuchał. Yy, I te dziewczyny, one były wręcz pijane od jego słów i bajek, jakie im wciskał o wspólnej przyszłości. Ale taki facet po dwóch tygodniach, jak już się z wami prześpi, pryska, znika i go nie ma. I Stosuje tak zwany ghosting. Duch zniknął. Nie ma. A ty nie masz ani kasy, ani faceta, albo po prostu masz złamane serce i czujesz się wykorzystana, bo przecież zachowywaliście się, jakbyście byli parą. Zachowywaliście się, jakbyście byli parą, powtórzę. No, jakbyście byli parą, to jeszcze nie znaczy, że jesteście parą. Ha, ale to, że facet też zachowuje się, jakby był z tobą w związku. Kolacja, seks, śniadanie, seks, to nie znaczy, że faktycznie jest z tobą w związku, jeżeli ci tego nie oznajmił. Nie możesz żyć nadzieją, że jesteście w związku, a tak naprawdę nie wiesz, na czym stoisz. Jeżeli nie wiesz, na czym stoisz, to już ci mówię, że są to ruchome piaski. Ty musisz być pewna, mm, tu musi być zaufanie między wami, a na zaufanie trzeba sobie zasłużyć. Poznałaś tego ekstra faceta, no i super, masz teraz czas, żeby go poznać, ciesz się tym czasem. Jeżeli jemu na tobie zależy, to nie ucieknie, jeżeli mu odmówisz spotkania, bo już się z kimś tam umówiłaś, masz inne plany. Jak się poznacie lepiej, to wtedy dopiero możecie zacząć robić jakieś wspólne plany. Jeżeli facet wywiera na tobie presję czasu, żeby jakieś plany robić szybko, to tylko po to, aby cię wykorzystać, albo ma jeszcze jakieś inne złe intencje? Trzecia bzdura. Co jeszcze powinnaś kompletnie zignorować? Jaka powinnaś być, albo co on dla ciebie widzi w waszym przyszłym związku? Jak facet ci mówi, jaka powinnaś być, albo jak ciebie widzi? O! Oh. Już sprzedaje ci wizję ciebie jako żony, matki, partnerki. Jeżeli nowo poznany facet mówi ci o małżeństwie, dzieciach, absolutnie nie podejmuj tej dyskusji. Tylko go obserwuj. Olej go powiedz, co będzie, to będzie, czas pokaże, albo niech przestanie mówić, tylko niech ci pokaże, że się nadaje na męża. Albo dobra, lepiej niech ci nie pokazuje, bo on ci od razu wtedy zaciągnie do łóżka, żeby ci pokazać, że się nadaje na męża, więc uwaga. Ten facet, mówiąc ci o dzieciach, małżeństwie, na początku relacji albo oh Boże, na pierwszym spotkaniu, nie daj Boże, to po prostu cię zwodzi i gada ci po prostu bzdury. Jeżeli mu na to pozwolisz, to będzie ci wciskał kit, ile się da, żeby osiągnąć swój cel. Mówi ci to, bo wie, że chcesz to usłyszeć i że tym cię zmanipuluje, albo może faktycznie chce mieć dzieci i rodzinę. Ale żona, która tylko siedzi w domu i gotuje i opiekuje się dziećmi, a on nie robi po prostu nic i w ogóle się tym nie zajmuje, i w ogóle nie zajmuje się tymi dziećmi, które naprodukował. A ty jesteś typem osoby, która uznaje tylko partnerstwo w związku? No i ups, jest tu jakiś zgrzyt, tak? Więc lepiej uważać lepiej się poznać. I ludzie bardzo często używają tych trzech wariantów do manipulowania innymi i mężczyznami i kobietami. Zastanów się i pomyśl ile facetów po prostu pryska jak usłyszysz, że dziewczyna jest w ciąży. No oczywiście tylko ci nieodpowiedni pryskają, bo niektórzy yy, podejmują wyzwanie i jakoś taką odpowiedzialność biorą. No ale Ludzie czy tam faceci są w stanie powiedzieć wiele rzeczy, aby osiągnąć swój cel. Też ci sami ludzie mają inną twarz, kiedy są szczęśliwi, albo muszą cię o coś poprosić, albo czegoś od ciebie potrzebują, czegoś od ciebie chcą. Wtedy jest dobrze. Spędź trochę czasu z taką osobą i zobacz, jak ten facet zachowuje się, jaki jest zły, jaki jest zdenerwowany, jak się pokłócicie. Ludzie manipulujący na początku znajomości mogą, a zazwyczaj nawet będą cię bombardować pozytywnymi uczuciami, słowami, aby uśpić twoją czujność, aby osłabić twoją obronę, aby osłabić twoje granice. Przez takie zachowanie zaczynasz więcej inwestować w tę relację, tylko poprzez swoje wyobrażenie, które poprzez swoje wyobrażenie tej osoby. Które i tak to wyobrażenie zostało zmanipulowane przez tą osobę. Ten facet, jeżeli jest w porządku, nie ucieknie ci spokojnie. Poczekaj na jego czyny, a nie słowa. Wtedy ty dopiero reagujesz adekwatnie do jego czynów swoimi czynami. Nie reaguj na słowa, nie przywiązuj się do nich, bo mogą naprawdę nie mieć żadnego pokrycia. Do usłyszenia. Pozdrawiam, cześć.